Pytanie było, czy ja popieram reżim Putina? Ja swoje babcie i swoją mamę bardzo wysokie cenię właśnie, bo one były takimi wojowniczkami. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozmawiam z Pawłem DeLongiem, aktorem i reżyserem. Dzień dobry, Moniko. Bardzo się cieszę, Paweł, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No i co, zaczniemy od aktualności. Wielki sukces nowego serialu, w którym grasz jedną z głównych ról na Netflixie, Gry rodzinne. Jeżeli mówisz, że to jest wielki sukces, no to już jest miło, bo my może zdajemy sobie z tego sprawę, że odbiór jest dobry, że odbiór jest pozytywny po weekendzie, że widz bardzo fajnie reaguje, spontanicznie reaguje i mam całą lawinę fajnych komentarzy na swoim Instagramie. Co jest ważne, bo to jest od razu taki błyskawiczny feedback ze strony widzów, czy ich to wciąga, czy ich to kręci i wiele tych wpisów zaczyna się właśnie, że wciągnęło, zacząłem oglądać, nie mogłam się oderwać, zerwałem nockę, podoba się, oryginalne, trochę zwariowane, inne, fajna gra, fajny pomysł, kiedy część druga, więc pewnie sukces. My się bardzo cieszymy, bo to jest zawsze bardzo ważny moment dla twórców, kiedy dochodzi do tej konfrontacji z widzem i widz pozytywnie reaguje i to jest najważniejsza oczywiście reakcja, ale oczywiście każdy twórca jeszcze marzy o tym, żeby za tym poszła dobra reakcja ze strony krytyków, czy też środowiska, chociaż to są dwie różne sprawy. To będzie krytyki, może różnie. Środowisko też bardzo fajnie na to reaguje, a krytycy muszą sobie tutaj pokrytykować, trochę powybrzydzać, trochę się powymądrzać, ale jest jedna rzecz, Moniko, która mnie bawi w tej całej historii, dlatego, że przeczytałem, tam zajrzałem, czy też podsłano mi kilka recenzji. I one są recenzjami, nazwijmy to tak delikatnie, bądźmy dyplomatami, wyważonymi, okay? To znaczy, przywalają nam. Ale język, jakim się posługują ci recenzenci, jest taki, powiedzmy sobie, może chłopaków bardziej z Powiśla, okay? Tak bym to ujął. I w kontrze dostaliśmy zupełnie niedawno taką recenzję, która przyszła. Poruszam ten temat trochę w takiej szerszej perspektywie. Dostaliśmy recenzję i sposób pisania w ogóle o filmie ze strony niepolskich krytyków, tak? Jakby film został odebrany, serial został odebrany. To jest zupełnie inna jakość, to jest zupełnie inny sposób myślenia, to jest inny sposób w ogóle formułowania myśli, ale tak samo przeprowadzenia analizy, nie wymądrzania się, czy mi się to podoba, czy też nie, i gust takiej pani, czy siakiej pani, czy innego pana, tylko solidna analiza materiału, który został zrealizowany i się to z przyjemnością czyta. Są wyłapane słabe punkty, ale też wypunktowane słabe punkty, ale też zaznaczone, zaakcentowane bardzo mocno i masz takie poczucie autentycznie, że to jest coś solidnego. Absolutnie. Że to jest pewnego rodzaju analiza, a nie tylko impresja własna. Impresja własna, impresja własna. Ja myślę, że impresja własna powinna być impresją własną naprawdę wybitnych krytyków kontynuatora w pewien sposób dla mnie, nie wiem, pana Kałużyńskiego, Tomka Raczka chociażby. I on zawsze znajdzie zabawne sformułowanie, dowcipne, ironiczne, głębokie, to ma jakąś... A tak jak to jest jakaś analiza, przepraszam, nie wiem do końca kogo, no to bardzo mi interesuje pana lub pani zdanie, ale może w rozmowie prywatnej.
A niekoniecznie. No tak, a dzisiaj już osoby, które są opiniotwórcze, właściwie każdy może być osobą tą opiniotwórczą, niezależnie. Ale jeśli pozwolisz i Państwo pozwolą, to powiem Ci, co mnie przyciągnęło, a co też mnie troszkę dystansowało do tego filmu, który bardzo Państwu polecam. Na Netflixie od kilku dni gry rodzinne i myślę, że w różnych pokoleniach różne osoby coś dla siebie mogą w tym filmie znaleźć. Ja się zastanawiałam, na ile to jest na przykład właśnie dla mnie pokoleniowo, że ja byłam osobą, która śledziła losy twoje jako doktora Emila Jaworowicza i twojej żony, też świetnie zagranej przez Edytę Olszówkę. I byliście tą parą, tym nieudanym, a jednocześnie bardzo silnie ze sobą związanym małżeństwem, ale też dlaczego dobrze mi się was oglądało? Na pewno też z tego powodu, że no, do podobnego pokolenia należymy i też mamy tego rodzaju jakieś problemy wśród znajomych chociażby spotykamy, ale też pewien rodzaj gry aktorskiej, która była stonowana. Natomiast bardzo wiele, i to nawet właśnie młode osoby grające w filmie, ale też Iza Kuna, którą bardzo cenię i lubię, ale też nie wiem, myślę, że też tak napisany scenariusz, pewna taka nadreaktywność w grze, ale przypuszczam, że wywołana też scenariuszem, nadreaktywność emocjonalna, która jest w ogóle też taka Netflixowa i też taka, która towarzyszy w ogóle nowym filmom, temu, że też są, czegoś tam można nazwać, takie też typu tam, nie wiem, właśnie teraz ja i tak dalej, gdzie grają amatorzy i to wszystko jest takie napęczniałe od tych emocji, które trzeba od razu wyrzucić, trzeba się drzeć i tak dalej. Natomiast wyście bardzo ładnie z Edytą zagrali w taki bardzo stonowany sposób, gdzie te emocje tam kipiały. Tam było bardzo dużo dramatu. No może tam rzeczywiście, jak Edyta nie chce za dużo zdradzać, tak? Kiedy wypada ze swojej roli, tak? I emocje ją też tam w pewnym momencie ponoszą, to jest. Natomiast brakuje mi takiego właśnie stonowania, które byście pokazali, tak, nawet pewnej hipokryzji, która w tym wszystkim była. Ale to jakoś mi się wydawało bardziej prawdziwe niż to takie cały czas atraktywność. Wiesz co, ja jestem chyba najgorszym adresem, do którego można jakby taką uwagę skierować, dlatego że jeżeli chodzi o robotę tak zwaną aktorską, na przykład moich kolegów, byłoby to mocno niehigieniczne, gdybyś ty teraz komentował to, oceniał niewłaściwie. Nawet tak. Jakby nie w właściwym miejscu. Ja mam oczywiście jakieś swoje preferencje albo sposób myślenia, albo jakiś mam pogląd na ten temat. Generalnie uważam, że jest to rozgrzany projekt, w sensie rozgrzana lokomotywa, która pędzi do przodu, że ona na pewno wymaga pewnego rodzaju ekspresji albo pewnej takiej umowności, bo to nie jest, to jest tragikomedia. Też w tych takich mocnych, emocjonalnych związkach mamy do czynienia z tragikomedią. Różne rzeczy, że my przekraczamy naszą... Jesteśmy też groteskowi bardzo często. Tak, przekraczamy pewne granice i bardzo poważny pan doktor, który może mieć ogromną estymę, być może w domu się okazuje, że no jest śmieszny, zabawny albo godny współczucia. Ja dlaczego lubię ten jakby projekt, bo on trochę jest taki niesztampowy. Z jednej strony wydaje się, że sięga po pewne modele, które bardzo dobrze znamy, że są jakieś odwołania nawet do filmu. White Lotus na mnie wszedł muzyką chociażby. Tak. Świetna w ogóle robota, jeżeli chodzi o takie opracowanie muzyczne. Bardzo mi się to podobało. Ale to, co jest, tytuł sam zdradza, gry rodzinne, sekrety rodzinne, że rodzina to jest dla nas podstawowa jednostka, to są najważniejsze emocje, to są fundamenty, gdzie budowane są nasze tożsamości, no i też miejsce, które w związku z tym może wywołać największe pęknięcia, prawda? Największe problemy, które później z domu zabieramy ze sobą, to są problemy młodych ludzi, którzy później muszą w pewien sposób z puścizną swoich rodziców i dziadków, i pradziadków wziąć na plecy. Więc to jest mega ciekawe zawsze z takiego punktu widzenia, chociażby nawet czysto mitologicznego, bo każdy musi się z tym mitem albo z tymi
archetypami zderzyć, po to, żeby dorosnąć. Po to, żeby wychować następne pokolenie, po to, żeby czasami wyjść z tego zamkniętego kręgu, żeby przeciąć może toksyczne relacje, które powodują... Tak, analizę transakcyjną. Tak, chociażby, analizę transakcyjną, dokładnie. Tu jest oczywiście sytuacja w pewien sposób taka patologiczna, ale z drugiej strony też pokazująca silną więź emocjonalną tych ludzi. Oni tak naprawdę wszyscy się kochają. No i gdzieś w trudnych momentach jest to wsparcie, chociaż wydaje bardzo się, że jest duży rozpad. Kryminalne wręcz czasami, jest na pograniczu pewnego kryminału. Więc wydaje mi się, że to jest gorące, to nie jest obojętne, to się dobrze gra, w to się dobrze angażuje widz, więc come on, tak, dalej, trzeba jakby w tą stronę iść. I to nie jest jakaś analiza też wielka społeczna, bo robimy w pewien sposób jakby oko do widza i to nie są filmy, nie wiem, Wesele Smarzowskiego, bo to nie jest ten gatunek. I też jest pewna, jakby moim zdaniem, kapitalna taka informacja dla twórców i dla widzów polskich i nie tylko polskich, że ten film jest wyprodukowany tutaj, serial jest wyprodukowany tutaj, jest wyprodukowany przez polskich producentów, jest napisany przez polską scenarzystkę Agnieszkę Pilaszewską, wyreżyserowany przez polskiego reżysera, zagrany przez polskich aktorów i w polskiej realności, że polski widz w tym się odnajduje, mówi okej, tak, jakby to jest jakiś znak czasu, a dla nas jest to jednak fantastyczna okazja eksportu języka polskiego, polskich aktorów, polskich realizatorów, polskich krajobrazów Warszawy poza granicę naszego kraju. To prawda. Co prawda też motyw teraz takiego ślubu, który się odbędzie, nie odbędzie, nie chcę zdradzać. Był już film Teściowie niedawno, tak, komedia polska. Teraz też wkrótce na ekrany wejdzie Ślub doskonały, w którym też... Więc rzeczywiście trochę z tymi ślubami. Ślubami, tak, ale też pamiętam, tak, Altmana, Dzień Weselny, świetny film. Nasze życie się toczy wokół narodzin, chrzcin, komunii, wiesz, ślubu, rozwodów i pogrzebów. Rytuałów przejścia, możemy mówić tak nawet antropologicznie, chociaż rzeczywiście poza śmiercią wszystkie inne można powtarzać i zmieniać. Rozmawiamy o współczesności, natomiast ja tak przyglądając się bardziej i słuchając różnych wywiadów z tobą teraz przygotowując się i oglądając też filmy, które wyreżyserowałeś, przede wszystkim Zrodzonych do szabli, to myślę sobie, że jesteś bardzo we współczesności, ale też jest tobie taka tęsknota do tego, jak to drzewiej bywało i do takiego właśnie etosu mężczyzny, właśnie rycerza. I to, co wyreżyserowałeś, właśnie tych Zrodzonych do szabli, bardzo państwu polecam. Myślę, że to jest prawda pięknie zrealizowane rzeczywiście i też no, pokazujące coś, co jakąś naszą specjalnością było wielką, czyli ta sztuka krzyżowa, sztuka szabli, jak wytwarzania. Również mogą państwo tam posłuchać chociażby profesora Embralczyka, który będzie mówił, skąd słowo szabla w języku polskim się pojawiło. Bardzo długo mówię, ale jeszcze dwa zdania, mam nadzieję, że i państwu i ty mi wybaczysz, ponieważ też taką jaką refleksję miałam, ten film w grudniu będą 3 lata, kiedy ten film powstał, że on powstał trochę tak, że właściwie się zastanawiałam, że nawet nie został skrytykowany przez takie dzisiaj jakby niosące się tą poprawność polityczną, czyli no, że ten świat taki patriarchalny bardzo, który ty tam jest, pokazujesz, to prawda? Czyli jest ten etos mężczyzny, męstwa, honoru, ale również wiary, czyli można trochę powiedzieć, jakby to narodowcy, Bóg, honor, ojczyzna. I to jest bardzo męski świat. Tam się pojawiają kobiety jako matka tylko w momencie chrztu i potem jakieś służki, które tam pieszkną, kiedy pan się złości. Jest w tobie taka tęsknota tego świata, który właśnie, że od mężczyzn wymagało się męstwa. I też dzisiaj by się powiedziało, że to, co ty robiłeś tam jako ten mistrz tego pacholęcia, który potem wyrasta na tego, to już był jakiś potworny mobbing, by to już było jako...
No, to jest znak czasów. No. Wiesz, XVII wiek, tak się wychowywało po prostu synów. Mm-hmm. Inaczej się wychowywało córki. Oczywiście ta dominanta mężczyzn patriarchalnego świata była bardzo mocna i ona miała swoją kontynuację aż do końca XX wieku tak naprawdę. Tak. Teraz te zmiany, które mamy, że odchodzimy bardziej w kierunku właśnie tego równouprawnienia, ale jeszcze nie świata matriarchalnego, to jest jeszcze długa droga. Ja myślę, że w ogóle nie będzie, bo to myślę, że jakby feminizm współczesny, on przejmuje patriarchalizm tak naprawdę. Fajnie to powiedziałaś, no, Moniko. Dlatego, fajnie i ciekawie, bo też mi się tak wydaje i się na to też jakby nie godzę, w sensie takim wewnętrznym, jakby emocjonalnym, że niekoniecznie matriarchalizm oznacza ekstremalną emancypację, tak? Znaczy emancypację. Okej, nie wchodźmy tutaj, tu można dużo na ten temat mówić, bardzo chętnie. A szybko nawiążę do czegoś, co jest dla mnie, co jest mi szczególnie bliskie i z mlekiem pacholęcia, że tak powiem, wyssane do pewnego wzorców świata męskiego, którego uważam, że dzisiaj akurat szczególnie w polskiej literaturze, w polskim kinie, a tym samym w polskiej obyczajowości brakuje. Właśnie współczesnej, bo tak, współczesnej. Bardzo było to bardzo współczesnej, mocne. Współczesnej. To znaczy dokładnie tych wartości męskich. To nie oznacza, że kobiety nie mają takich wartości albo nie mogą, ale myślę, że oczekujemy, ja oczekuję przynajmniej od moich kolegów, od mężczyzn, tego, że są wiarygodni, że są odważni, że są męscy, że są odpowiedzialni, że są mądrzy, że potrafią być opiekuńczy i że mają coś, co się nazywa honor. I myślę, że to w tradycji polskiej było bardzo ważne, bardzo istotne, bez wielkiego romantyzmu i bez wielkiej martyrologii. I to stanowiło tak naprawdę dla mnie przez lata pewien sposób centro i sedno, szczególnie jakby wzór polskiego żołnierza, polskiego oficera, polskiego mężczyzny, polskiego dżentelmena, polskiego rycerza, faktycznie. Z tym, że akurat w Zrodzonych do szabli bardziej było mi to bliższe pewnego kodeksu i u nas ten kodeks funkcjonował jeszcze do II wojny światowej. W trakcie II wojny światowej on był obecny, który był bliżej kodeksu Bushido, drogi samurajów, drogi, którą musisz pokonać, aby zasłużyć sobie na to, żeby nosić szablę. Wydawało mi się, że jakby brakuje tego bardzo w naszej kulturze, że historie i opowieści eposy Sienkiewicza i Hoffmana i wspaniała rola Daniela Olbryskiego jako Kmicica, że to jakby już minęło bezpowrotnie i powoli zaczyna stawać się naszą wspaniałą spuścizną, ale chyba cepelią pachnie. Zrodziła się we mnie taka tęsknota, żeby ci mężczyźni byli inni, byli bardziej nowocześni, żeby bardziej byli też z drugiej strony surowsi, tacy bardziej wyciosani. Estetycznie przede wszystkim, co mam nadzieję, że się właśnie jakby udało w tym filmie pokazać. A z drugiej strony zrodziła się we mnie taka tęsknota, żeby na pewno opowiedzieć o nich, między innymi o nich opowiedzieć w większym jakby formacie, większej formule. I zacząłem pracować nad scenariuszem, nad projektem, który się dzisiaj nazywa roboczo, myślę, że taki będzie tytuł, Renegaci. To jest kontynuacja tej historii właśnie Zrodzeni do szabli. Jest to epos tak naprawdę XVII-wieczny, ale w którym jest z kolei to coś, czego brakowało w Zrodzonych do szabli, bo jest to o świecie patriarchalnym, ale jest to też o potrzeby świata matriarchalnego. To jest podróż młodego człowieka, który musi przejść. To jest fabuła, tylko, bo teraz. To jest fabuła. Bo tutaj tak, jest nowy projekt. Zrodzeni do fabuły jest takim połączeniem. Ale musi przejść pewną inicjację, ale nie zakończy tego procesu. Przechodząc przez okropieństwa wojny,
walki też o wolność, jeżeli nie pozna swojej tożsamości. Mm-hmm. A ta jego tożsamość to jest brakujące ogniwo w jego historii dotyczące matki. Gdzieś odkrywa na swojej drodze, że jego matką tak naprawdę jest kobieta, która pochodzi z dalekiego plemienia Roskolanów, od łamu Sarmatów. I stąd się Sarmaci gdzieś pojawili. Aha. Więc to jest taka historia bardziej o takiej potrzebie pewnego balansu pomiędzy światem patriarchalnym, matriarchalnym, o pewnej takiej tęsknocie, aby ten świat żył w równowadze, że bardzo potrzebujemy... Ale wiesz, to co jest we wschodniej, tak, kulturze, czyli mamy to yin i yang, które po prostu są całością, która się składa. Tak? I myślę, że też w polskiej tradycji, jak mówimy o tej tradycji szlacheckiej, rola kobiet jest też rzeczywiście szczególna ze względu na to chociażby na powstania i te kobiety, które tą katorgę szły z tymi mężczyznami, prawda, albo też zostawały i wychowywały dzieci, starały się utrzymać majątek, jeżeli tam jakoś nie został zabrany, więc też ta żelazna biżuteria powstańcza, czarne suknie i żałoba. To już jest XIX wiek. Ja wiem, że to jest XIX, ale mówię w historii. Na pewno wielki hołd dla polskich kobiet i matek. I ja swoje babcie i swoją mamę bardzo wysokie cenię właśnie, bo one były takimi wojowniczkami. Było niełatwo, było trudno, szczególnie na początku lat 80. stan wojenny. I mama naprawdę miała dużo roboty i dużo pracy z nami, żeby nam zapewnić. Ty straciłeś tatę, kiedy miałeś 15 lat. Tak, straciłem, w sensie, że odszedł, zaplanował sobie trochę inny model swojego życia. Ale myślę, że to mi tak jakby w dłuższej perspektywie dobrze zrobiło, bo musiałem ogarnąć pewne rzeczy i wiadomo, że zostawią wyrwy. Tak. Ale ja uważam, że te słabe nasze miejsca, to co nas boli, albo to, co jest dla nas trudne, tak naprawdę jest tym wszystkim, co nas potem buduje. Bo my... Czyli może być w każdym razie. Może być. Powinniśmy coś z tym zrobić. Znaczy, ja uważam, że musimy coś z tym zrobić. Ja od pewnego momentu w swoim życiu zacząłem robić to wszystko, czego się po prostu bałem. Zacząłem wychodzić na spotkanie jakby swojemu strachowi, swojemu lękowi albo swoim niedoskonałościom. I też z drugiej strony ja zawsze myślę sobie o tym, że nasze niedoskonałości to są naszą największą szansą właśnie na to, żeby coś istotnego i mądrego ze swoim życiem zrobić. Tak jak właśnie padają te słowa w Zrodzonych do Szabli, będę parafrazować, nie zacytuję, ale kiedy właśnie ty jako ten mistrz do swojego ucznia, którego przestraszyłeś tam w ciemnej komnacie i mówisz, że to jest strach, a twój największy wróg, ale i twój towarzysz na całe życie, czyli z którym musisz sobie poradzić, i ułożyć sobie z tym strachem jakoś. I to by było też, co mi się bardzo podobało. Ja miałem to szczęście, że mogłem poznać w moim życiu i miałem tą możliwość pracować z mistrzami. Ja miałem mistrzów. I oni byli dla mnie bardzo ważni. I ja dopiero po wielu latach mogłem docenić, jak bardzo ważni. I oni byli takimi mistrzami, oczywiście nie życiowymi, życiowymi w pewien sposób też, ale w zawodzie. Wydaje mi się, że tego modelu szalenie w tej chwili jakby w ogóle brakuje, że młodzi powinni mieć takich właśnie swoich mistrzów, że to jest naturalna droga i naturalna kontynuacja. I ta edukacja albo to system edukacyjny jakby temu nie sprzyja i tak samo media społecznościowe temu nie sprzyjają. Trzeba się bardzo postarać, żeby sobie teraz znaleźć takiego mistrza Myślę, że jesteśmy i właśnie młodzi ludzie w dzisiejszej kulturze, to jest kultura jakby, zawsze był bunt młodego pokolenia przeciwko starszym, ale jednak były jakieś autorytety, a dzisiaj jest jednak chyba taki kult dewaluacji, takiego właśnie cancel culture, prawda, żeby to wszystko zciąć i stworzyć się na nowo, natomiast właśnie już takie osoby jak ty, to będziesz jako dziaders i też tak powiedzmy skandale, które wybuchają po słowach, nie wiem, Bogusia Lindy, czy teraz ostatnio Andrzeja Chyry, że wokół tego się właściwie trochę to skupia, żeby kolejnych mistrzów uznać, że oni są... nie zasługują na to, a właściwie nawet trzeba ich postawić pod pręgierz, w związku z tym...
Będzie to trudne. Świat zwulgaryzował się, na pewno chcesz to powiedzieć, że się zbrutalizował, że też... Nie, powiedziałabym, że się wydelikatnił właśnie. Wydelikatnił, ale ja myślę, że komunikacyjnie bardzo się... W tym sensie, tak. A, komunikacyjnie. I też na pewno media, i to medium, w którym dzisiaj jesteśmy, ponosi też dużą, ogromną odpowiedzialność za to, jakie treści są wysyłane i społeczeństwo jest nasycane jakimi treściami. Każde społeczeństwo i każdy naród potrzebuje mieć swoich bohaterów. Każdy punkt, osoby, które są w pewien sposób i sumieniem, i punktem odniesienia. Potrzebujemy mieć takie osoby. I jest bardzo źle, jeżeli zaczynamy burzyć pomniki. Szczególną i dla mnie bardzo ważną postacią był Władysław Bartoszewski. I nagle się okazuje, że można go ściągnąć z tego cokołu. On nigdy nie chciał być na tym cokole, tak naprawdę. Bardzo żywy człowiek, żywy umysł. Pamiętam moje spotkanie z nim w samolocie i jaka to była dla mnie ogromna przyjemność ścisnąć z nim dłoń, zamienić parę słów. I to był człowiek ognisty, żywy umysł, który się jeszcze interesował drugim człowiekiem. I nagle ktoś mi go zaczyna paskudzić, bardzo paskudnie. I jeszcze w dodatku ktoś, kto w ogóle nie zasługuje sobie jeszcze na... Sobie jeszcze. Nie zasługuje na szacunek. I to jest problem. Pierwszy problem. A drugi problem ogromny, który ma, moim zdaniem, Moniko, absolutnie jakby podstawy polityczne, to znaczy komuś jest bardzo na rękę, żeby tych bohaterów nie było, żeby punktów odniesienia nie było. I ta polityka, moim zdaniem, jest bardzo konsekwentnie prowadzona dokładnie od tego roku 2014, kiedy mamy nową formację, która zarządza tą naszą rzeczywistością. Ja z kolei odwołuję się jeszcze do 2 lat wcześniej i uważam, że tam jest jakaś taka dla mnie bardzo mocna i ważna cezura, mianowicie do roku 2012, kiedy prezydentem Rosji zostaje Władimir Putin, gdzie dochodzi do sfałszowania wyborów i w sposób niekonstytucyjny Putin obejmuje prezydenturę. I od tego roku następuje bardzo dziwne, jak potem popatrzymy na kolejne jakby wydarzenia, znamy je, i popatrzymy na kolejne wydarzenia, które mają miejsce w Europie, to rozumiem, że ta polityka jest konsekwentnie wymierzona w wartości europejskie, które są zbudowane właśnie na wartościach demokratycznych, przede wszystkim na wolności jednostki, prawda? I prawach człowieka. Dlaczego się burzy taki świat? No, dlatego, że on jest niebezpieczny, on jest światem, który proponuje i daje jakąś ciekawą alternatywę dla rządów tyranów, dyktatorów, dla rządów, w których jest ograniczone prawo jednostki. I przede wszystkim trzeba zakłócić komunikację, tak? Jakby informację. Ta informacja musi ulec zmianie, musi być tak podsterowana i tak musi być ustawiona, aby uprawomocnić pozycję dyktatora, tak? To znaczy musi znaleźć przede wszystkim wrogów. Musi znaleźć wroga. To nie jest wróg wewnętrzny bardzo często, tylko wróg ten, który jest na zewnątrz. Wiem, że dużo zarzutów było w stosunku do ciebie, ponieważ no, bardzo dużo grałeś w rosyjskich filmach. Jesteś tam osobą rozpoznawalną i gwiazdorem. W jaki sposób taka kontynuacja... Dużo zarzutów może nie było, tylko w pewnym momencie faktycznie w 2014 roku mnie zaatakowano, tak? To znaczy pytanie było, czy ja popieram reżim Putina albo w ogóle jakaś teza wymyślona przez dziennikarzy wprost przez pana Latkowskiego głównie, więc ja to nie uważam, że to był atak jakiś poważny, albo że ale teraz ostatnio, chociażby profesor Cęckiewicz, gdzie się powiadał, że ty nie powinieneś w ogóle, kiedy po twoim chyba wystąpieniu dzisiaj mówiłeś o mentalności rosyjskiej, którą znasz pracując, i też jak ktoś, kto grał w filmie Czerwiec 1941, antypolskim filmie, ma prawo na ten temat się... Pan Cęckiewicz jest związany z jaką formacją?
Wiadomo, no, z prawicową, tak, no, wiadomo. Czy z rządzącą. Rzecz. Rządzącą. A ja akurat w tym wywiadzie, o ile dobrze pamiętam, to pan Centkiewicz do tego się odniósł, wyraźnie wskazywałem na to, że są pewne analogie dotyczące pewnego modelu zarządzania krajem, pewnego pozbawiania, które przypominają nam model rosyjski. Mówimy o ataku na wolne media, mówimy o ataku na sądy, mówimy o ograniczaniu pewnych praw dotyczących na przykład mniejszości seksualnych, o zaatakowaniu środowiska LGBT i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest dokładnie to samo, co robił Putin od roku 2012. Więc pytanie, no, skąd te wzorce pochodzą? Mm-hmm. I dlaczego też dobrze się tak przyjmują w innych krajach, chociażby w Stanach Zjednoczonych? Bo to jest dokładnie ten sam model. Ten sam model we Francji. Partia Le Pen, która jest finansowana, i to wszyscy wiedzą o tym otwarcie, przez Moskwę. Więc jeżeli ja w ten sposób powiedziałem takie słowo, ośmieliłem się coś takiego powiedzieć, no to mnie jest bardzo łatwo akurat w ten sposób zaatakować i powiedzieć, okej, no dobra, ale ty przez tyle lat robiłeś, pracowałeś. Tak, tak, pracowałem jak tylu innych menadżerów, tylu innych artystów, tylu innych polskich firm, które współpracowały z Moskwą, i tylu innych rządów państw europejskich i światowych, które też dały się w pewien sposób nabrać na to, że mamy po drugiej stronie człowieka, który jednak myśli o tym, że jest rozsądny, mówię teraz o Putinie, i będzie dążył do tego, aby balansować pomiędzy czymś, co jest ograniczoną wolnością, a wolnym rynkiem ekonomicznym. Każdy miał nadzieję, że ta ekonomia i ta gospodarka zmieni Rosję i czyniąc ją bogatszą, z łatwiejszym dostępem i podziałem, sprawiedliwszym podziałem dóbr, bo to przecież Putin obiecał swojemu społeczeństwu, że te dobra będą jakby dzielone, no to dojdzie w pewien sposób do zmiany wewnętrznej Rosji, która przestanie być imperialna i stanie się jakąś łagodniejszą formą. Okazuje się, że nie, że to wszystko jest inaczej, że ogromna władza, ogromne pieniądze, które zgromadziła bardzo wąska grupa oligarchów w Rosji na czele razem z Putinem, bojąc się i starając się zapewnić sobie sukcesję na przyszłość, postanowiła zaatakować to, co stanowi dla nich największe zagrożenie, czyli obietnicę życia bardziej sprawiedliwego, bardziej demokratycznego, w którym są chronione prawa człowieka, czyli modelu jak gdyby zachodniego. I myślę, że w ten sposób trzeba odbierać te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce, myśląc o tym, że jednak bardzo wąska grupa osób chce zachować i chce sukcesji trwałej tych osiągnięć, a de facto jakby procederu złodziejskiego, bo to jest złodziejstwo, co ta grupa uprawia. Więc na szczęście to jest bardzo trudne. Ale co by się z nami stało, gdyby faktycznie Ukraina upadła? Myślę, że to jest jakaś niebywała rzecz, że dzisiaj ten konflikt został przesunięty blisko granic wschodnich Rosji, tak? Część Ukrainy jest okupowana przez Rosjan, ale Rosjanie zostali zatrzymani, oni już nie pójdą do przodu. Widać wyraźnie, że oni tą wojnę po prostu przegrywają. Wywołali ogromny kryzys, który godzi w bezpieczeństwo europejskie, w bezpieczeństwo Polski, w bezpieczeństwo europejskie, w bezpieczeństwo światowe. Jeżeli mamy polityków, którzy wygrażają i mówią o bombie atomowej, o zagładzie nuklearnej, strasząc nas i szantażując, no jak możemy żyć z takim sąsiadem, tak? Jak mamy sobie radzić w takiej sytuacji kryzysowej? I to też mi się wydaje, że to jest taki naprawdę bardzo mocny dzwonek i alarm dla naszych elit rządzących, że jest potrzebna, znowu, no, utopia jakaś, jedność narodowa, tak? Gdzieś mamy jednego wielkiego wroga, wspólnego wroga, i my potrzebujemy mieć jakiś system, który będzie stanowił nasz kręgosłup. Ukraina nie miała takiego kręgosłupa aż do roku 2014. Od agresji Rosji na Ukrainę jeszcze była duża wątpliwość, czy w ogóle był taki naród jak naród jakby ukraiński scementowany. I ta agresja Rosji na Ukrainę spowodowała, że mamy Ukrainę, która ma swoje aspiracje,
polityczne, które ma swoje dziedzictwo kulturalne, które ma swój wspaniały, wspaniały język ma, która ma pewne marzenia i która ma ludzi, którzy są gotowi bronić tych marzeń, bronić pewnych wartości, bronić kultury ukraińskiej, pomimo tego, że Putin bezczelnie mówi, że to nie jest naród, że oni mają swojego języka. To jest takie bardzo podnoszące jakby na duchu, że jednak znowu trochę utopijnie, trochę romantycznie, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze, są rzeczy ważniejsze niż władza, że jest coś, co się nazywa naród i duch narodu. Tak, niestety to, co mówisz, rzeczywiście sam stwierdzasz, że jest utopią, a nie tylko przez rządzących, ale również przez opozycję. Jednak wszystko jakby dziel i rządź, czyli oparcie wszystkich systemów na pewnej dychotomii poznawczej jest no, korzystne dla wszystkich sił politycznych. Ale niestety. Dlatego też mi się wydaje, że naszym obowiązkiem i naszą czy naszym w sensie obywatelskim, tak? Tak, że jest postawa obywatelska. Kiedyś bardzo mi się podobało, co Adam Hanuszkiewicz powiedział. Ja nie chcę być patriotą, ja nie chcę być bohaterem, ja chcę być obywatelem. Mm-hmm. To jest moja postawa obywatelska. Mm-hmm. To było na beneficie chyba Daniela Olbryskiego. Uh-huh. Mamy wspaniałe postacie, mamy wspaniałych aktorów, mamy wspaniałą kulturę, mamy wspaniałe filmy, mamy się do czego odwoływać. Ja czuję ogromną wdzięczność właśnie, czy do Andrzeja Wajdy, czy do Andrzeja Żuławskiego, czy do Kuby Morgensterna, czy do Munka, Hassa, za ogromną spuściznę na przykład w kinie, która pomogła Polakom w ciężkich czasach właśnie przenieść na drugą stronę to, co dla nas jest jakby najistotniejsze, jak i Kazimierza Kuca. Fantastycznie, tak. Zresztą ty bardzo jakoś mówisz, jak ciebie ukształtowała ta Polska, prawda? I te właśnie Cztery Pancerni, czy ten Klos Cudowny, a te filmy wszystkie, które w dzieciństwie oglądaliśmy. W tych filmach, o których mówiłem właśnie, nie chcę mówić mistrzów, tak, bo, ale tam była ta polskość, tak? Oglądając Wesele Andrzeja Wajdy. Tak. I wydaje mi się, że teraz mi brakuje takich filmów. Filmów, niektóre służą rozrywce i kolejnemu dowalaniu, rozliczaniu się z przeszłością. Albo kto zabił, tak? Szukamy w jakichś kryminałach, tak? Tylko brakuje mi właśnie filmów, które będą budowały naszą identyfikację trochę inaczej, które będą próbowały dać odpowiedź na to, kim my dzisiaj jesteśmy i jakie mamy ewentualnie zadania do zrealizowania. I to nie oznacza kino historyczne i kino robione na zamówienie dla jednej partii, czyli nie wiem, który nazywa prawdziwe kino historyczne, bo mamy sukces gospodarczy, który może za chwilkę być zaprzepaszczony. No, już problemy nadciągają. Tak powiem, problemy nadciągają. Idzie ciężka zima. Ale Polacy pokazali, że potrafią być ludźmi sukcesu. Że są pracowici, że są przedsiębiorczy, że udało się w ciągu tych 20-30 lat zbudować 23. gospodarkę światową. To jest sukces. Stać nas na silną armię. Na to nas powinno stać, bo potrzebujemy dokładnie ludzi, którzy będą nas chronili, którzy będą odpowiadali za nasze bezpieczeństwo. Potrzebujemy mieć polityków, którzy doskonale rozumieją raison d'état Polski, co jest racją stanu. I to, która powinna być realizowana nie przez jedno pokolenie, nie przez okres 4 lat, przez jedną partię rządzącą, ale która powinna być rozumiana naprawdę głęboko przez polityków i konsekwentnie realizowana przez następne dekady. To rozumieją Rosjanie, to rozumieją Brytyjczycy i Niemcy i wiedzą, co jest raison d'état ich kraju, więc też tego jakby bardzo oczekuję. A my potrzebujemy też w pewien sposób mieć jakiś zasób pewnych wartości, pewnych pojęć, które dla nas są podstawą, fundamentem, przekroczeniem tej linii powinno eliminować tych ludzi z życia jakby politycznego, tak? Nie powinniśmy i możemy sobie pozwolić na to, żeby odebrać. No możemy się zastanowić, co to jest. Co to jest za zbiór wartości? Na czym one powinny być zbudowane? No. Ty widzę, że właśnie teraz nawet i też i w rozmowie, ale rzeczywiście masz
Masz takie poczucie chyba jakiejś misji właśnie wynikającej może z tej... Nie, to nie jest misja. Nie. To jest bycie uczciwym... Ale bycie obywatelem jest pewnego rodzaju misją. Okej. To słowo misja stało się czymś takim bardzo jakby ważnym, patetycznym, a wcale nie musi być, no jest misja, ja żeby... Ja uważam, że jestem tradycjonalistą, w sensie z pewnymi myśleniem takim prawicowym, absolutnie przywiązanym do polskiej tradycji i do wielkiej polskiej szkoły historycznej, z dużym takim myśleniem, że trzeba wspierać i tych, którzy potrzebują, czyli wesprzeć. Socjalna polityka, uważam, że powinna być bardzo poważnym programem dla każdej partii, ale też w takim myśleniu, które daje ludziom po prostu wolność, wolność wyboru, żeby kraj sprzyjał tym, którzy nie boją się myśleć trochę inaczej, że nie są pokorni. Więc uważam, że to byłaby prawdziwa jak gdyby siła i taka... Że też myślisz o tym, że rzeczywiście przez te 30 lat budowania się elit, to poczucie wyższości elit nad resztą, nad tą tak zwaną, nazywaną przez właśnie polską B, mniej wykształconymi i tak dalej, że teraz też ponosimy tego konsekwencje i z tego poczucia właśnie wyższości powinno się wyjść i właśnie jakoś pewnego rodzaju misja, ale to jest bardzo jeszcze rozległy temat. Pokazywałeś mi film, początek w każdym razie filmu, który też zrealizowałeś właśnie w związku z wojną na Ukrainie, ja tutaj tradycyjnie mówię, na Ukrainie. I też twój film, powiedziałeś przed chwilą, że takie prawicowe wartości, ale ja myślę, że już dzisiaj nie należy w ogóle słowa prawica, lewica nazywać, bo to już wszystko jest, prawda, już jest zaburzone. To są pojęcia jeszcze z XX wieku, więc to bardziej powiedziałabym tradycjonalizm czy konserwatywne pewne sprawy, ale również coś, co właśnie jest jakby przejęte przez, co się mówi, lewą stronę, czyli sprawy związane z klimatem, z zanieczyszczeniem środowiska i też film, który zrobiłeś, krótką fabułę, nowelę filmową, Pani Basia, o nauczycielce, która no nie pali, zdrowo żyje, ale mieszka w Nowej Hucie, ty jesteś z Krakowa. Tak, tak. No i nagle dowiaduje się, że ma raka płuc. I jest jakimś tu numerkiem, który tylko wyczytują w jednych z wielu. Więc swoje zaangażowanie, teraz właśnie też, jakbyś powiedział, bo Panią Basię też można obejrzeć i polecam tę nowelę filmową. Już taki trochę nieistniejący gatunek, no, prawda? Nowela filmowa. To prawda. Tak, to pamiętam fantastyczne, chociażby Krzysztofa Zanussiego Za ścianą na przykład. W każdym razie, czyli kameralne kino, krótkie film i powiedz kilka, czyli wszystko będzie dobrze i tak myślę sobie, że tym tytułem myśmy i tym tematem powinniśmy tak zmierzać, żeby nie zakończyć katastroficznie naszej rozmowy, czyli wszystko będzie dobrze. Wiesz, czy wszystko będzie dobrze? Musi być wszystko dobrze. Oczywiście niestety będziemy przechodzili przez następne jakby kryzysy i te kryzysy zmuszają nas do reakcji, tak? To znaczy musimy sobie z nimi dać radę, dlatego że te kryzysy nadciągające, one są bardzo poważne i wręcz zagrażają po prostu istnieniu gatunku ludzkiego na tej planecie. I tym poważnym, największym zagrożeniem, gdzie wojna na Ukrainie po prostu blednie, są oczywiście zmiany klimatyczne, które nadciągają, które wymuszają ogromne zmiany. Produkcja zboża będzie spadała, areał, który będzie się nadawał. Rolnictwo. Tak, areał, który będzie, który mamy teraz do dyspozycji, będzie się kurczył w wyniku susz i innych kataklizmów. To wymusza na nas zmiany, jedną podstawową jakby zmianę wymusza na nas. To znaczy my naprawdę musimy stać się empatyczni. To znaczy my naprawdę musimy być, poczuć się odpowiedzialnymi ogrodnikami tej planety, a nie barbarzyńcami, łupieżcami, eksploatorami, że można planetę eksploatować, a ona będzie wszystko cierpliwie znosiła. Do tej pory było tak, że to był człowiek kontra przyroda i ta przyroda zawsze miała przewagę nad człowiekiem. A teraz jest odwrotnie. To znaczy my musimy być tym ogrodnikiem, który o tą planetę dba. Jestem związany z festiwalem filmów ekologicznych w Krakowie, Green Film Festival. Od wielu lat jestem tam w jury od samego początku. Oglądam każdego roku kolejne produkcje i mam takie poczucie, tak żeśmy sobie też o tym mówili, że te filmy
wydawało nam się, rzeczywistość wyprzedza festiwal, filmy, które tam oglądamy. Nagle 5 lat temu jakby zmiany klimatu były pewnego rodzaju trendem, modą, a teraz to staje się podstawową kanwą tak naprawdę działań ekonomicznych, gospodarczych, które mogą przynieść nam dobrobyt jeszcze w dodatku i które mogą też pociągnąć za sobą ogromne zmiany kulturowe. Ja w tym upatruję szansę. Mhm. To znaczy młode pokolenie, które dzisiaj ma lat 20, lat 30, bardzo dobrze to rozumie. Rozumie to nawet na poziomie takiej intuicji. Mamy z kolei wszystkie instrumenty, mówię o technologii, które pozwalają nam, mogą nam pozwolić te problemy opanować. Mamy problem oczywiście z prawem, czyli z prawem w sensie są potrzebne regulacje prawne. No są, wiesz co, czy to jest rzeczywiście bardzo duży temat, który byśmy mogli wyjść, bo ja bym też miała pewne wątpliwości, że te rozwiązania typu Fit for 55, że to jest, no jakby wcale nie będzie oznaczyło, będzie oznaczyło to, że bardzo obniżenie jakości życia ludzi biedniejszych i z kolei jakby dużą wolność osób, które są zamożne. W związku z tym te rozwiązania systemowe, które są w tej chwili proponowane, one specjalnie nie dają takich optymistycznych myśli. Ale mówię, to już jest bardzo duży teraz temat. Tak, żebyśmy na to nie skorzyli. Tak, ja tylko mówię o tym, znaczy na to warto położyć nacisk, że jest konieczna zmiana. Tak, my to doskonale rozumiemy, że ten kryzys wywołany przez Rosję w Ukrainie pociągnie ze sobą albo przyspieszy zmiany dotyczące korzystania źródeł energii, że miejmy nadzieję, że to spowoduje, że energia zielona oraz węglowodory, to jest łabędzi śpiew węglowodorów, że świat oparty na węglowodorach i na krajach, które uzyskują ogromny przychód, no to, że to jest, ta era chyli się ku końcowi. Ja jestem o tym przekonany, że tak się dzieje, że tak się stanie. I trzeba wszelkimi sposobami jakby wspierać dokładnie te zmiany, bo my tego potrzebujemy. I być może to jest właśnie ta szansa na mobilizację pewnych zasobów i też szansa, ja upatruję, dla demokracji, liberalnej demokracji, ponieważ wolny rynek jest w stanie dostarczyć różnego rodzaju mechanizmy, technologie, prawo, które sprosta po prostu wyzwaniom XXI wieku. Ja tak na to patrzę. Nie patrzę na to, że Chiny i Rosja plus, nie wiem, Brazylia z ekstremalnymi ugrupowaniami politycznymi z prawej strony są przyszłością, że tak powiem, tej planety. Nie, bo to są kraje, które dążą do zachowania pewnego statusu quo. Oni mówią, że jest przebiegunowanie, a ja uważam, że tam nie będzie rozwoju, tam będzie zastój, tam będzie tylko i wyłącznie jakby żerowanie na tym ciele, czy też umierającej planety, a i to nie jest przyszłość. Wszystko będzie dobrze, powiedz. Wszystko będzie dobrze. Tak, wszystko będzie dobrze, tylko my musimy po prostu starać się. Ale powiedz o filmie kilka no właśnie. Za dużo nie mogę powiedzieć, ponieważ jest to nowy film, który przygotowywuję, tylko powiem, o czym on jest, dla kogo jeszcze nie. Jest to jedna z platform, a jest to faktycznie spojrzenie na wojnę przez pryzmat, na wojnę na Ukrainie przez oczami dzieci z Ukrainy, małych uchodźców. Ten mój film szczególnie opowiada o więzi między matką a synem. Tyle więcej nie mogę, chyba już za dużo nawet powiedziałem. Bardzo Paweł, dziękuję. Bardzo dziękuję. Również. Dziękuję również Państwu. Mam nadzieję, że dobrze Wam się słuchało i oglądało. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.